Łyk świeżego powietrza. Na niedzielę zostaliśmy zaproszeni na wieś do nowego domku pana von Grain. Pan von Grain jest księgowym w biurze, gdzie pracuje mój tata. I podobno ma chłopca w moim wieku, który jest bardzo miły i nazywa się Kalasanty. Bardzo się ucieszyłem, bo strasznie lubimy jeździć na wieś. Tata wyjaśni nam, że pan von Grain kupił ten dom nie tak dawno. Powiedział mu, że to tuż za miastem. Pan von Grain podał tacie wszystkie szczegóły przez telefon, a tata zapisał je na kartce. Zdaje się, że bardzo łatwo tam trafić. Jedzie się prosto, skręca w lewo przy pierwszych światłach, przejeżdża pod mostem kolejowym, potem znowu prosto od skrzyżowania, gdzie trzeba skręcić w lewo, potem jeszcze raz w lewo do dużego białego domu, następnie skręca prawo wąską polną drogą i wtedy już prosto i na lewo za stacją benzynową. Wyjechaliśmy, tata, mama i ja, dosyć wcześnie rano. Tato sobie pośpiewywał, ale szybko przestał, bo na szosie było mnóstwo samochodów. W ogóle nie można było jechać. Potem tata przygapił światła, przy których miał skręcić, ale powiedział, że nic nie szkodzi, odnajdzie drogę przy następnym skrzyżowaniu. Ale przy następnym skrzyżowaniu były jakieś roboty drogowe i postawiono tablicę z napisem objazd. No i zabłądziliśmy. Tata krzyczał na mamę, że źle czyta wskazówki zapisane na kartce i pytał o drogę masę ludzi, którzy nie wiedzieli. W końcu przyjechaliśmy do pana von Grain koło obiadu, dopiero wtedy przestaliśmy się kłócić. Pan von Grain wyszedł na spotkanie aż do furtki. No proszę, powiedział, przyjechało mieszczuchy. Nie chciało się wstać z łóżeczka, co? Więc tata wyjaśnił mu, żeśmy zabłądzili. Pan von Grain zrobił strasznie zdziwioną minę. Coś ci się musiało pokręcić, powiedział. Przecież to prosta droga. I zaprosił nas do domu. Fajny jest ten dom pana von Grain. Nie za duży, ale fajny. Czekajcie, powiedział pan von Grain. Zawołam żonę. I krzyknął, Klaro, Klaro, są nasi przyjaciele. Przyszła pani von Grain z czerwonymi oczami, kaszląca w strasznie poplamionym fartuchu. Nie podaję wam ręki, powiedziała. Cała jestem czarna od węgla. Od rana męczył się bezskutecznie, żeby rozpalić pod tą kuchnią. Pan von Grain roześmiał się. Oczywiście, przyznał, trochę tu prymitywnie, ale na tym właśnie polega urok życia na wsi. Nie możemy mieć tutaj kuchni elektrycznej, takiej jak w mieście. Dlaczego? Zapytała pani von Grain. Pogadamy o tym za 20 lat, jak już spłacę ten dom, powiedział pan von Grain i roześmiał się znowu. Za to pani von Grain roześmiała się i wyszła mówiąc. Przepraszam, muszę się zająć obiadem. Sądzę, że to będzie bardzo prymitywny. A co z Kalasantym? Zapytał tata. Nie ma go? Ależ jest. Odpowiedział pan von Grain. Ale łobuz siedzi za karę w swoim pokoju. Wiesz, co on zrobił dziś rano, ledwie wstał? Nigdy byś na to nie wpadł. Wszedł na drzewo, żeby zrywać śliwki. Masz pojęcie? Nie po to płaciłem kupę pieniędzy za każdy z tych drzewek, żeby teraz szczeniak zabawiał się łamaniu gałęzi, no nie? A potem pan von Grain powiedział, że skoro przyjechałem, daruję Kalasantemu karę, bo wiesz, że jest grzecznym chłopcem, który nie będzie bał się w traktowaniu ogrodu i warzywnika. Kalasanty przyszedł, powiedział dzień dobry mojej mamie i tacie. Podaliśmy sobie ręce. Wygląda całkiem fajnie. Jasne, że nie takie chłopaki ze szkoły, ale trzeba przyznać, że oni, chłopaki z mojej szkoły, po prostu są niesamowicie fajni. Pobawimy się w ogóle, że zapytałem. Kalasanty spojrzał na swojego tatę, który powiedział. Wolałbym nie, dzieci. Niedługo będzie obiad i nie chciałbym, żebyście nanieśli błota do domu. Mama dość się napracowała dziś rano przez sprzątanie. Więc usiedliśmy sobie z Kalasantem, kiedy starsi pili aperitif, oglądaliśmy pismo, które czytałam już wcześniej u siebie w domu. Przeczytaliśmy wszystko kilka razy, bo pani von Grain spóźniała się z obiadu. W końcu weszła do pokoju, zjadła fartów i powiedziała, no trudno, proszę do stołu. Pan von Grain był bardzo dumny z przystawek i pochwalił się, że pomidory pochodzą z jego ogrodu. Na to tata roześmiał się i powiedział, że trochę sobie te pomidory pospieszyły, bo są jeszcze całkiem zielone.
Pan von Grenier powiedział, że może istotnie nie są jeszcze zupełnie dojrzałe, ale za to mają inny smak niż te, które można dostać na rynku. Jeśli o mnie chodzi, to najbardziej smakowało mi sardynki. A potem pani von Grenier przyniosła okropnie śmieszną pieczeń, która z wierzchu była całkiem czarna, a w środku wyglądała tak, jakby w ogóle nie była opieczona. Ja tego nie chcę, skrzywił się Kalasanty. Nie będę, nie lubię surowego mięsa. Pan von Grenier spojrzał na niego groźnie i powiedział, że ma szybko skończyć sałatkę z pomidorów i jeść mięso jak wszyscy, jeżeli nie chce zostać ukarany. Najmniej udało się ziemniaki do pieczenia. Były trochę twarde. Po obiedzie usiedliśmy w salonie. Kalasanty znowu wziął pismo, a pani von Grenier opowiadała mamie, że w mieście ma służącą, ale ta służąca nie chce w niedzielę pracować na wsi. Pan von Grenier mówił tacie, ile go kosztował ten cały dom, jaki zrobił doskonały interes. Ale wszystko to nie bardzo mnie ciekawiło, więc zapytałam Kalasantego, czy byśmy nie mogli pobawić się na dworze, gdzie jest pełno słońca. Kalasanty spojrzał na swojego tatę, a pan von Grenier powiedział, ale rzeczywiście dzieci, proszę was tylko, żebyście nie biegali po trawniku, lecz po alejkach, bawcie się dobrze i bądźcie grzeczni. Weszliśmy z Kalasantem na dwór. Kalasanty powiedział, że zagramy w kule. Bardzo lubię grę w kule, bo mam niesamowitego cela. Graliśmy w alejce. Była tylko jedna i to niezbyt szeroka. Muszę przyznać, że Kalasanty nieźle sobie radził. Uważaj, powiedział. Jeżeli jakaś kula wpadnie na trawnik, mamy ją z głowy. Potem strzeli i bum. Jego kula szlecia obok mojej i wpadła na trawę. Natychmiast włożyło się okno i wyjrzała z niego twarz pana von Grenier, strasznie zła i czerwona. Kalasanty, krzyknął pan von Grenier. Mówiłem tyle razy, żebyś uważał i nie niszczył tego trawnika. Ogrodnik pracuje nad nim od wielu tygodni. Jak tylko przyjedziesz na wieś, robisz się nieznośny. Jazda do pokoju. Będziesz się tam siedział do wieczora. Kalasanty rozpłakał się i poszedł do swojego pokoju, więc ja też wróciłem do domu. Ale nie posiedzieliśmy długo, bo tata powiedział, że woli wcześniej wyjechać, żeby uniknąć korków na drodze. Pan von Grenier przyznał, że to bardzo rozsądne i że w istocie. Oni też wyruszą z powrotem, jak tylko pani von Grenier skończy sprzątanie. Państwo von Grenier odprowadzili nas do samochodu. Tata i mama powiedzieli im, że spędzili dzień, którego długo nie zapomną. Kiedy tata miał już ruszać, pan von Grenier zbliżył się do drzwiczek. Dlaczego nie kupisz sobie domku na wsi, jak ja zapytał. Oczywiście ja mógłbym się bez niego obyć, ale nie można być egoistą, mój stary. Nie wyobrażasz sobie nawet, jak to zdrowo dla żony i dzieciaka. Dziecka, taki odpoczynek i łyk świeżego powietrza w każdą niedzielę.